Hej, hej, hej! Witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldyrn. I cóż, wrócimy sobie na chwilkę do mojej serii z Mass Effecta, no, do której to od czasu do czasu wrzucam tam po jednym czy dwa odcinki, tyle że od ostatniego odcinka w Mass Effectie już minęło naprawdę sporo czasu, bo już chyba ze dwa miesiące. Dobrze wiecie, że na moim przynajmniej stali widzowie, którzy mnie śledzili jeszcze na starym kanale, wiedzą, że miałem nagraną kiedyś całą trylogię i że seria Mass Effect jest mi bardzo bliska i chyba jest jedną z moich ulubionych serii, tak więc musi być i na tym kanale. Dlatego tak postanowiłem pociągnąć troszkę dalej tą przygodę komandora Sheparda. Skończyliśmy w stacji Szczelinowej, o ile dobrze się nie mylę, ostatnio. Mieliśmy znaleźć matkę Benezję, czyli matkę Liary, którą mamy aktualnie przy sobie. Kogo my tu mamy? Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? Do ultralabów musimy się dostać, ile się nie mylę. Nothing, I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Dobra, z Olarem już gadałem w poprzednim odcinku, ile dobrze pamiętam. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ialis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. Dobra, nic nowego się od niego nie dowiemy raczej. Obszar ograniczonego dostępu, czyli tam raczej w tej chwili nie wejdziemy. Zresztą zerknę na dziennik. Matka Benezia. Celów: opuść stację Szczelinową, aby walczyć z nim. Okej. Okay. Korzystając z awaryjnej windy pomiędzy barykadą Ventralisa a stacją kolejki. Dobra, to chyba wiem, gdzie mamy się udać w takim wypadku. Sobie przypomniałem. Musicie mi wybaczyć, tak jak mówiłem, dosyć dawno nie grałem w Mass Effecta, a już zwłaszcza w pierwszą część. Tak więc niektórych rzeczy mogę dokładnie nie pamiętać. Z nim chyba możemy pogadać. I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra metagel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Okej, i co? Którędy? Niech no zerknę na mapę w takim wypadku. Biuro, biuro, biuro. Tu jest pozamykane na razie, więc tam się nie dostaniemy. Prawdopodobnie musimy zjechać tą windą na dół. Da się? Da się. Muszę przyznać, że dziwne cienie mamy, ale dobra, no jakoś to przeżyjemy. Może to jest wina już tego, że gra ma swoje lata. Do ultralabów, dokładnie. Chyba tu musimy się udać. Właśnie, coś się dzieje. Coś się dzieje z tą grafiką. Będę musiał pobawić się. Poprzednio myślałem, jak grałem, że to jest wina, nie wiem, że coś chwilowo się popsuło. No, niestety wychodzi na to, że to jest jakiś większy problem. Okej, dotarliśmy na miejsce. Mamy osobę, która żyje. Jarosław Tarkowski. Are you here to secure the situation? That's right. I'm a council spectre. Who are you? I am Jarosław Tartakovsky. Tartakovsky, nie Tarkowski. Wybaczcie. I will stand and shake hand, but you must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Wait.
Is there an Asari matriarch here? Asari? I have not seen one. She is safe then, at Rift Station. This is not important. You must be listening. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Ragnar's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. A thousand-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries, this is miraculous. Binary Helix planned to clone Ragnar, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Ragnar. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Ragnar do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Ragnar are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Ragnar are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. Tak, zobaczcie na te cienie, coś z cieniami jest. Definitywnie, może z próbkowaniem. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. No właśnie, niestety nie zdążył nam wszystkiego dokładnie powiedzieć. Ok, zabierzmy od niego to, co przy sobie miał. Poczekajcie sekundkę, wejdę na chwilę do opcji, ustawienia, grafika, jakość efektów cząsteczkowych, wysoko, anizotropowe, dynamiczne cienie, bardzo wysoko, efekty rozmycia, efekt ziarna, no nie wiem. Nie wiem dlaczego są takie dziwne niekiedy te cienie. Lecimy dalej. Musimy uruchomić ten oczyszczacz, o ile dobrze pamiętam. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Dobra, czyli mamy 2 minuty na uciekanie stąd, ale po drodze musimy jeszcze się przebić przez. Skraje nieprzyjaciół. I polecam to zrobić. Ponieważ troszkę. Wow. Troszkę doświadczenia się zdobywa. Sekund. A nie, to mi się coś musiało pomylić w obliczeniach, dobra. Wszyscy wstali? Dobra, wszyscy wstali. Żyjemy. Nasz Shepard dostał również jeszcze level. To znaczy, że wszyscy prawdopodobnie wskoczyli na wyższe poziomy. Aha, i tak, co my mu rozwijaliśmy? Na pewno mu rozwijaliśmy zdrowie. Na pewno mu rozwijaliśmy karabiny snajperskie. Karabiny snajperskie, bardzo przydatna rzecz. Szczególnie w ostatniej walce, kiedy się uruchomi specjalną zdolność.
No, Sarenowi można zdjąć wtedy nawet i jedną trzecią HP-ków jednym strzałem. Dobra, Liara, co ty masz? Tobie dawaliśmy. Dobra, elektroniki więcej tobie już nie trzeba pakować. Osobliwość podwyższymy. Garus Vakarian, ty masz za to deszyfrację na maksa. Tak więc cała drużyna się dopełnia, uzupełnia. Do pancerza ci dodamy, do pancerza. No i usłyszeliśmy duże boom. Udało nam się uruchomić ten oczyszczacz, dziennik, atak getów nie, no... To jest Feros, my jesteśmy na... Poszukaj matki Benezji... Tak, czyli musi przebywać gdzieś w stacji szczelinowej, wracamy. W Ultralabach jej nie było. Wiecie co? Być może bym uruchomił Mass Effecta następnym razem z jakimś modem polepszającym grafikę. Więc jeśli chcielibyście zobaczyć Mass Effecta w nieco lepszej szacie graficznej, to mówcie. Zobaczę, co da się zrobić w tym kierunku. O, zobaczcie, gdzieś się podziały... Nie ma straży, więc coś się musiało stać w takim wypadku. Mam nadzieję, że nic złego. Tu jest biuro, chociaż no biurem tego nazwać nie można. O, super! Cofniemy się w bezpieczniejsze miejsce nieco. Odnowimy sobie tarczę. Ajajajaj, jeszcze przygrzanie mamy karabinu na dodatek. No to z pompki ich będziemy mucić. Dobra. Okej. I okej. Czyli Benezja zaczęła działać. Zaczęła wpływać na ich głowy. Ale o ile się nie mylę, teraz dzięki temu możemy przejść bezpiecznie. O, uważajmy. Na wieżyczki. Okej. Dzięki temu możemy przejść dalej, dokładnie w głąb stacji szczelinowej. Trzeba uważać, nie zbliżać się do tych wybuchowych kanistrów. No, co jest? Dobra, będziemy musieli podejść i go wypłoszyć. Sprawa załatwiona. Okej, idziemy dalej. Żyjesz jeszcze? O, jeszcze żyjesz. Miałaś szczęście, że przeżyłaś taki wybuch. Dobra, docieramy do windy, która powinna nas zabrać na niższy poziom stacji. Okej. Wyciągamy karabin.
Przedłużenie lufy, modulator tarczy. Weźmiemy wszystko. Amunicja wolframowa i fragmentująca również weźmiemy wszystko. Groza z prolot Tesli, amunicja zapalająca. To zredukujemy do mniżelu, nie potrzebujemy, a resztę weźmiemy. Dobrze, dalej. Jaką mam amunicję w tej chwili? Fragmentującą 7. Dobrze, z getami nie będziemy raczej walczyli, tylko z jednostkami żywymi, więc zostanie amunicja fragmentująca. Liara przeciwpiechotna, ale mamy fragmentującą również. Garus, jakiej ty używasz? Półpłaszczowej do mocy. Dobra, damy ci fragmentującą, ponieważ na szczęście udało nam się teraz zdobyć. Karabinu lepszego raczej nie mamy w tej chwili, więc idziemy dalej. Okej. Niech no zerknę na mapę. Możemy iść tędy, a możemy iść też przez jaskinię. Aha. Pójdziemy chyba przez jaskinię, ponieważ tam... Dobrze idę? Nie, źle idę. Ponieważ tu zdobędziemy dodatkowe doświadczenie, wybijając jeszcze troszkę przedstawicieli Rakni. Tutaj przejdziemy przez zabezpieczenia. Mamy karabin snajperski, pistolet. Weźmiemy wszystko. Sprzeda się. Okej. Wiecie, warto wyczyścić te wszystkie poziomy. Ale co, to był tylko jeden Rakni? A szkoda. Dobra, podleczę troszkę naszych towarzyszy. Mamy dużo medjżeli, więc nie oszczędzamy. Jak widzimy, wszyscy się nam przeciw nam stanęli. Troszkę doświadczenia, zawsze coś. Jeśli chcemy osiągnąć maksymalny poziom, czyli 50, no to musimy czyścić wszystko. Oczywiście maksymalny level w całej grze jest 60, ale jego można osiągnąć tylko i wyłącznie jak gra się na New Game Plus. Dlatego nam będzie musiał wystarczyć poziom 50. Liara za nami poszła, a Garus gdzieś tu został. Tak, siema Garus. Miło było odpoczywać sobie, kiedy my tam walczyliśmy. Okej, dobra. Lecimy już w odpowiednim kierunku. A, to już jesteśmy na miejscu nawet. No proszę. Zapiszę nawet grę na wszelki wypadek. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Dobra, mamy matkę Benezję. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. No dobra, to zaczynamy walkę. Z jedną z najpotężniejszych przedstawicieli gatunku Asari, czyli oczywiście matką. Są dodatkowo jeszcze komandosi Asari, jedne z najlepiej wyszkolonych jednostek w galaktyce. Wow, ale nas sieknęła. Aha, jednak są gety.
Wow, giniemy, giniemy, giniemy. Dobra. Dobra, ponownie jestem w marnym stanie. Leczymy się, tak, powolutku się leczymy. Dobra, rozumiem, że mam do niej strzelać, czy nie? Dobra, trafiła mnie. Troszkę mi to zabrało. Jakaś maść jest na mnie. Dobra, znika. Zniszczę to na wszelki wypadek. Tam. Widzę. Ktoś się kryje. Okej, jej poziom mocy ponownie spada. Już ledwo daje radę. Uważamy na snajperów. Dobrze, z jednej strony czysto. Wow, 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 wow. Dostajemy po tyłku. Nie, Shepard, nie chowaj mi tu teraz karabinu. O, dobra. Na szczęście wystarczyło się rozprawić z jednostkami. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will. You. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Why are you able to break free of his control now? I sealed a part of my mind away from the indoctrination, saving it for a moment when I could help destroy him. It will not last long. Are you saying he brainwashed you? People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. The ship that attacked Eden Prime? I didn't think anything that size could land on a planet. It has a very powerful mass effect drive, but that is not Sovereign's true power. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu Relay. Its position was lost thousands of years ago. Can I assume you found the coordinates? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the queen's mind. I was not gentle. How did the Rachni find it? They searched, patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. Why does Saren need the Mu Relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause.
You have to give me the location. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should... Oh, you should... Mother! Don't leave! Fight him! You've always made me proud, Liara. Die! Okej, co? Czyli teraz walczymy... ponownie... z Benezją, tylko musimy uważać, ponieważ... komandosi Asari... nie śpią. Wow. Znowu te biotyczne sztuczki. No. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Nerijal. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother! Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... Okej, czyli udało nam się pokonać matkę Benezję. Mamy kolejny level. Ale jeszcze musimy podjąć decyzję, co zrobimy z królową Rakni. No, Shepard, wow, odkręć się. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rakni. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. You are not in harmony with those who hoped to control us. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? No cóż. The Rakni were a threat to the galaxy. Those tanks are filled with acid. If she gets out of hand, they dissolve her. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us. Or return our people to the silence.
of memory. Cóż, oczywiście my gramy paragonem, czyli idealistą, tak więc ją uratujemy, chociaż bardzo mnie boli fakt, że w trzeciej części różnica pomiędzy jej uratowaniem bądź też zabiciem jest praktycznie minimalna. Praktycznie tak, jakbyśmy tej decyzji nie podejmowali. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Idealista, sporo tego wszystkiego podostawaliśmy. Tu są jeszcze skrzynki do przeszukania. Medigel, okej. Dostaliśmy level na pewno. Nawet dwa levele, których wcześniej jednego nie dodaliśmy. Oczywiście dodamy w zdrowie dwa punkty. No i w karabin snajperski dwa punkty. Liara. W osobliwość ci będziemy pakowali, aż będziesz miała ją na maksa. No i Garus, któremu dodamy w karabin snajperski i pancerz taktyczny. Coś jeszcze mamy, katana, skaner bojowy, pistolet, zredukuj do omniżelu. O ile się nie mylę, możemy się już stąd wynosić. Jaki z całej planety? Przed nami jeszcze Feros, o ile się nie mylę. Zobaczmy. Feros, tak. Jesteśmy na Noverii, przed nami Feros. Ale jeszcze po drodze dostaniemy rozkaz, aby lecieć na Wirmir. O tym również należy nie zapominać. Okej. Gdzie mamy się teraz udać? Bo nie pamiętam. Udało ci się pokonać matkę, wyeliminować za pomocą kolejki. Aha, czyli co? Do kolejki. Potem powinniśmy już automatycznie trafić do stacji kosmicznej. No, szybciej, co tak wolno. Więcej, nawet na statek trafiliśmy, na Normandię. Aha, coś się nie doładowało, tutaj Ashley nam mówiła. The new relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, commander. This is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Novaria report is away, commander. You want me to patch it through to the council? No, oczywiście, porozmawiamy sobie z nimi. Setting up the link now, commander. Is this report accurate, commander? You found Ra- And then release the queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, commander. Okej, w końcu ruszyliśmy dalej z fabułą. Postaram się troszkę częściej dodawać Mass Effecta.
Dobrze, tak więc mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i słyszymy się prawdopodobnie wieczorem w następnym odcinku Resident Evil 3, gdzie jako Carlos będziemy poszukiwali antidotum dla Jill. Trzymajcie się, moi mili, i na razie.